kochani, na początku chciałam wam złożyć wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Tak naprawdę jest chwilka dopiero po waszym ślubie, ale nie zwalniacie tempa, pracujecie, ale razem. Tak, my sobie tak postanowiliśmy, że już bardzo dużo rzeczy będziemy robić razem. Jak układa się współpraca, bo życie to jest jedno, a współpraca tak na tym gruncie zawodowym? No, nasza współpraca zawsze dobrze się układała. Generalnie no, nasze życie dobrze się układało, więc na bazie pozytywnej energii, na bazie zrozumienia, przede wszystkim miłości, wszystkie inne rzeczy, które dotyczą naszego życia, również praca układa nam się super. Zapowiadaliście między innymi pokaz Ewy Minga, ale wiem, że tutaj ten układ pomiędzy wami a Ewą jest troszkę większy. Oczywiście, że tak. Łączą nas nie tylko sprawy zawodowe. Ewa jest naszą drogą przyjaciółką, jest kobietą, która w tym szczególnym dniu zadbała o to, żebym czuła się dobrze i żeby moja suknia ślubna była suknią wymarzoną. Nie tylko suknię ślubną, ale uszyła również te sukienki, które założyłam później. Miło było patrzeć, jak profesjonalnie Ewa pracuje, jak każdy z kolejnych projektów dla Małgosi jest zrobiony na czas, nawet kiedy tego czasu było niewiele. Nie było najmniejszego zagrożenia, że może nie zdążysz, także tutaj też duży szacunek. Tak, Warsaw Expo. Jak postrzegacie w ogóle w tym miejscu samą formułę tego, że te pokazy są w takiej bardziej przystępnej dla zwykłego człowieka formie? Bardzo się cieszymy, że to jest inicjatywa, która pomaga polskim producentom, polskim projektantom dotarcie do konsumentów, do wszystkich nas. To jest taka impreza, która pokazuje, że moda to nie tylko wielkie pieniądze, ale też i moda uliczna dla każdego z nas. Bardzo nas to cieszy. Naprawdę dokonania polskich producentów czy projektantów są ogromne i są na rewelacyjnym poziomie. My mamy dużą przyjemność przyjaźnienia się z wieloma polskimi projektantami, więc wiemy, jak wspaniałe projekty robią. I warto pomagać tym młodym, którzy dopiero stawiają swoje kroki właśnie w tym, żeby ubierać Polaków. W takim razie, Małgosiu, znalazłaś coś dla siebie z dzisiejszego pokazu Ewy Minge na przykład? Oczywiście, że tak. To, co mam teraz na sobie, to jest najnowszy projekt Ewy z jej ostatniej kolekcji Black Butterfly. Wspaniały jedwab. Ewa jest w ogóle znana z tego, że wykorzystuje materiały najszlachetniejszej, najwyższej jakości. I nie tylko u Ewy znalazłam tutaj parę ciekawych propozycji. Rozumiem, że rzadko zgadzasz się z Małgosią. Małżonkę widzisz w tych strojach, które były prezentowane na wybiegu? Tak, ja tutaj moją żonę widziałem w sukniach przed ślubem, także też to pokazało, że nie jesteśmy tradycjonalistami, ale ani nie wierzymy w przesądy, więc wszystkie kreacje, które ma, są fantastyczne, te od Ewy również. Ogólnie ogląda mnie wszędzie, w każdej sytuacji, głównie nago, więc to... Ale w sukienkach też wygląda prześlicznie.